Witajcie na moim kanale. Tradycyjnie poruszam na nim tematy związane ze zdrowiem, podpowiadam rozwiązania, często niekonwencjonalne, umożliwiające zrobienie porządku ze swoim zdrowiem, ze zrzuceniem wagi. Poruszamy trochę tematów dotyczących procesów metabolicznych, a dzisiaj chciałbym poruszyć temat tego, co przeszkadza nam w zrzuceniu wagi. Ma to ścisły związek również z całą gospodarką glukozy, czyli z insulinoopornością i procesami prowadzącymi do cukrzycy drugiego stopnia. A więc po pierwsze, stres. Ja wiem, że to jest słowo wytrych. Dzisiaj wszyscy stresem tłumaczą wiele rzeczy. Niemniej jednak warto wiedzieć, że stres ma całkiem fizyczne oblicze w naszym ciele, czyli konkretne skutki metaboliczne. Otóż stres należy do odruchów, w który wyposażone są wszystkie ssaki na naszej planecie. Jest to mechanizm ucieczki bądź ataku. Czyli jeśli nasz umysł zinterpretuje zewnętrzny bodziec w sposób taki, który zagraża w jakimś sensie istnieniu, wtedy uciekamy lub atakujemy. Często najlepszą obroną jest atak. Co do tego jest potrzebne? Otóż do tego potrzebna jest dodatkowa energia. Bardzo często w stresie wykonujemy rzeczy ponadprzeciętne. Potrafimy przeskoczyć dwumetrowy mur i nie wiemy, jak to mogło się stać, kiedy się nad tym zastanawiamy. Otóż jesteśmy w ten mechanizm konkretnie wyposażony poprzez nadnercza. Nadnercza wydzielają wtedy takie dwa główne hormony. Jeden z nich nazywa się kortyzolem, drugi noradrenaliną. I te obydwa hormony mają za zadanie wytworzyć odpowiednią ilość dodatkowej energii. W ogóle generalnie w momencie, kiedy nasz umysł zinterpretuje jakieś bodźce, podnosi się puls, przyspiesza serce, podnosi się ciśnienie krwi, zatrzymują się podstawowe procesy trawienia na poziomie żołądka i rozszczelnia się jelito. Sam fakt rozszczelnionego jelita ma poważne implikacje dla naszego zdrowia, dlatego że do naszej krwi uwalnia się dużo więcej składników pochodzących z treści pokarmowej niż w normalnych warunkach. Więc łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli w stresie przebywamy zbyt długo i jest to jakiś normalny sposób naszego istnienia, będziemy mieli problemy wynikające właśnie z tej linii metabolicznej. Czyli do krwi będą uwalniane śmieci, które docelowo powinny znaleźć się w toalecie i będą nas po prostu zatruwać. Dodatkowo może być przedłużające się ciśnienie, nadciśnienie tętnicze krwi, które też będzie leczone w sposób alopatyczny, lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne bądź rozrzedzającymi krew. Jeśli więc nie potrafisz zrobić porządku ze swoim stresem, problemy pochodne będą pojawiać się bez przerwy. Będziesz szukać porad u lekarzy specjalistów, tymczasem problem leży zupełnie gdzie indziej. Następnym elementem zaburzającym, przeszkadzającym nam w zrzuceniu wagi czy w utrzymaniu tej wagi są uzależnienia. Chodzi o to, że od jedzenia potrafimy się uzależnić w takim samym stopniu jak od papierosów czy alkoholu. Choć brzmi to dużo bardziej łagodnie, jednak jest dalej uzależnieniem. Najczęściej mamy do czynienia ze słodyczami. Osoby, które nie mogą rozstać się ze słodyczami, najczęściej obwiniają właśnie stres. To jest tak zwane zajadanie stresu. Jednak jest w tym zawarty również inny mechanizm. Mianowicie, jeżeli ktoś próbuje jeść mało, ponieważ zostało mu do głowy wpojone, że musi jeść małe porcje, bo się ciągle odchudza, to dotyczy całkiem sporej grupy kobiet, wtedy cukier, który powstaje z takiego małego posiłku, jest stosunkowo niewielki i szybko spada. Dochodzi wtedy do hipoglikemii. Jest to spadek poziomu cukru we krwi. W tym takim zasadniczym wymiarze nie jest to nic przyjemnego, dlatego że taka pełnowymiarowa hipoglikemia to jest drżenie kończyn, wystąpienie potu nad górną wargę. Generalnie jest to uczucie, że za chwilę człowiek może zemdleć, a więc musi natychmiast, szybko, teraz, zaraz coś zjeść. Sięga więc podświadomie po słodycze. I podświadomość jest tu również kluczem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś już raz przeżył takie zjawisko, jego ciało będzie próbowało tego uniknąć. Pomaga w tym właśnie podświadomość. Kiedy pojawią się pierwsze symptomy,
a jest to na ogół lekki głód, człowiek od razu będzie sięgał szybko i zdecydowanie po jedzenie i w tym wypadku bardzo często tym składnikiem pokarmowym będą słodycze. A w związku z tym jesteśmy w takim błędnym kole, ponieważ bardzo mało jemy, bo się odchudzamy, bardzo szybko nam spada cukier, więc bardzo szybko znowuż musimy coś zjeść. I w praktyce wiele osób wtedy mówi, że nie jest w stanie z tym sobie poradzić. A przyczyną może być tutaj wspomniany wcześniej stres, jak i wahające się poziomy cukru. Innym problemem jest to, że istnieje duża grupa osób, która je tylko dlatego, że nadszedł czas. Po prostu zawsze o tej porze jadłem, więc jem. Czy jestem głodny, czy nie. Jeżeli masz 45 lat, 50, spędzasz czas przed telewizorem, w samochodzie i za biurkiem w pracy i chcesz po prostu jeść tylko dlatego, że przyszedł na to czas, to niestety nie jest to dobre rozwiązanie. Nie jestem zwolennikiem takiej siatki typowo polecanej przez dietetyków, jedz bardzo regularnie. Jeżeli to są trzy posiłki, ok. Jeżeli to są cztery posiłki, jeszcze da się to obronić. Więcej już nie. Niestety, nie starczy nam dnia, żeby zachować odległości między poszczególnymi posiłkami. W zależności od trybu naszego życia, są to trzy posiłki, które powinny być rozmieszczone co 4 godziny. Najlepszym przykładem byłoby śniadanie o godzinie 10, obiad o godzinie 14, kolacja o 18. Można to przesunąć sobie godzinę w tą lub w tą. Pomiędzy posiłkami tylko pijemy. Zatem dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnych filmach.